Pewnie zdziwicie się, gdy powiem wam, że winę za tak agresywne zachowanie słoni często ponosi człowiek. Dlaczego? To normalne, że słonie w okresie godowym wkraczają w fazę must i stają się bardzo agresywne. W naturze jednak jest ściśle określona hierarchia. Na danym terenie dominują najsilniejsze samce z największymi ciosami. Jest jak w wojsku. Wszyscy czują respekt do przełożonych, unikają konfrontacji i poziom agresji jest niski. Niestety w Afryce słonie z największymi ciosami masowo zabijane są przez kłusowników dla ich kości słoniowej. Wtedy rozpętuje się słoniowe pandemonium. Hierarchia zostaje gwałtownie zaburzona i wszystkie samce, nawet najmłodsze osobniki, wkraczają przedwcześnie w fazę must. Walczą ze wszystkim, co je otacza, nie kontrolują agresji i wtedy obserwujemy sceny takie jak ta.